Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest ta podłoga Divers. Dzisiaj nauczymy się fibry. Fibry to trik, który każdy amator zaczynający jazdę na hulajnodze powinien umieć. I wygląda w następujący sposób. Naskakujesz hulajnodzą na dany krawężnik albo murek, jeśli jesteś na skateparku. I po prostu zeskakujesz. A teraz po prostu pokażę, jak wygląda fibry. Chociaż mi się wydaje, że widzieliście już tą na początku. Pokażę, oczywiście możemy mówić. Tak wygląda fibry. Oczywiście możliwe, że oglądaliście inne poradniki i wiecie, że fibry ale akurat po tym się nie da, bo po prostu nie jest nasmarowany odpowiednim tworzywem, na czym powinien być. Ale na takim krawężniku da się to trenować. Po pierwsze, znajdźcie sobie też niższy krawężnik jak ten. I zanim jeszcze rozpoczniecie naukę po prostu skakiwania na takie, poćwiczcie wyskok hopa. I bunny hop. Jeśli jeszcze już to wykatujecie, no to czas przejść do etapu numer 2. Etapem numer 2 jest wyskok na krawężnik. Niekoniecznie na ten, ale możliwe, że też. Możecie po prostu, jak tutaj macie trawę, to po prostu spróbować. Oczywiście to pewnie mi nie wyjdzie, ale spróbuję. Jechać prosto i wskoczyć na taki krawężnik. I po prostu wtedy wasz wyskok jest już opanowany tak dobrze, że możecie już przejść do katowania tego na krawężniku. Powiem, gdyby katujecie już swojego hopa albo bunny hopa już tak, że dajecie radę skakiwać hulajnogą na krawężnik, kiedy sobie wybraliście, to teraz musicie poćwiczyć utrzymywanie się na tym krawężniku. Równowagę i po prostu wyskakiwać nogami i jak najdłużej się na nim trzymać. I zaskakujcie. I gdy już to wykatujecie, właśnie takie coś, no to możecie już przejść do katowania już całego triku, jakim jest fibry. Czyli zeskok i zeskok. Oczywiście teraz mi się nie udało. I możecie mieć też takie próby. I oczywiście, jeśli katujecie już fibę długo i nadal on Wam nie wychodzi, to po prostu zmieńcie krawężnik na przykład na taki. Na przykład na taki. I na niego. Gdy macie problem jak ja przed chwilą z dobrym lądowaniem tego triku, to teraz już właśnie tak lądujecie, to teraz jest tylko kwestia wykatowania, żeby po prostu ten dek lądował tam po prostu tak jak teraz, właśnie tak. I wtedy możecie już robić ten trik cały, a stopniowo właśnie podwyższać sobie bajkę wyższym mulciem, tak taki jak tu. No więc to będzie na tyle w tym poradniku i teraz zademonstruję parę fibry. Oczywiście mogę nie jeść.
właśnie nie kupię. Ale nie poddajcie się, ja też się nie poddałem. Właśnie czasami możecie mieć też takie próby. I co wtedy zrobić? I co zrobić, gdy tak robicie? No, trzeba poprawić swoją koordynację. No to po prostu. A wiecie też, przyjąć sobie nogi. I jak widzicie, często też mam problem z lądowaniem. Że po prostu mam skakanie. I robię tak. To jest też trochę... Wspomniana zawsze coś się zrobi, nie? Trochę... No takie, można by powiedzieć, wkurzające, gdy katujecie i katujecie już to długo, a nadal wam to nie wychodzi. No więc, gdy już opanujecie takiego fidła, jaki wam pokazałem, wiecie teraz katować go z prędkością. No po prostu miejcie kółka. I to był właśnie fidel. To był właśnie fidel. Lekkie przejechanie dekiem na ręczniku i zaskok. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subika i zapraszam was do kolejnego odcinka na kanale. Cześć!